Prace trwają na wielu frontach. W tej chwili skupieni jesteśmy na wykonywaniu podpór, co widać zresztą, bo jedna podpora jest tutaj już praktycznie przygotowana, jest kompletny szalunek, druga jest już wykonana i ta, która jest po drugiej stronie kanału Ulgi, też już będzie, prawdopodobnie jutro będzie betonowanie takiej podpory. No to są elementy przygotowawcze do późniejszego układania gotowych elementów stalowych, które będą przyjeżdżały aż z Gdyni. One zostały wykonane na początku tego roku. W połowie lipca wydaje się, że pierwsze elementy tych gotowych mostów będą mogły być przywożone tutaj i planujemy montaż. Zaczynać będzie wykonawca od tego krótszego mostu, od mostu północnego, czyli po tamtej stronie placu budowy. Konstrukcji mostu już przewidzieliśmy zarówno pod względem projektowym, jak i wykonawczym lokalizację torowiska tramwajowego. Ono umożliwi w przyszłości, kiedy powstanie projekt trasy tramwajowej i uruchomimy kolejny przetarg, kolejną realizację, połączenie tych wbudowanych w mosty szyn tramwajowych, torów tramwajowych z kolejnymi etapami budowy trasy tramwajowej na Swojczyce. Płynnie przenieśliśmy się na drugą stronę rzeki Odry. Tutaj widzimy ślad nowej drogi, która połączy istniejący układ komunikacyjny, czyli ulicę Swojczycką, z tymi wybudowanymi przez nas paręnaście miesięcy mostami. Czyli to będzie nowy jak gdyby przebieg ulicy Swojczyckiej. Stara ulica Swojczycka, którą tutaj obserwujemy, ona będzie po wybudowaniu mostów i po ich oddaniu do użytku będzie musiała być wyłączona z eksploatacji. Ta szerokość, ona mówi o tym, że zarówno tutaj będzie jezdnia, jak i to torowisko, ponieważ już wcześniej informowaliśmy, że w budowane mosty wbudujemy torowisko tramwajowe i ono będzie zakończone gdzieś dopiero tam za tym zakrętem w okolicach ulicy Mydlanej. I w następnym projekcie, czyli w projektowanym obecnie, w projektowanej trasie tramwajowej na Swojczyce, to torowisko będzie połączone z dalszym etapem trasy tramwajowej na Swojczyce.